Plus taki, że w momencie, gdy przegrywaliśmy 2-0, gdzieś nie zrezygnowaliśmy, tylko szliśmy dalej po swoje i szukaliśmy zwycięstwa, doszliśmy na remis, były sytuacje na zwycięstwo, niestety nie udało się, no ale taka jest piłka, no nie zawsze. No najważniejsze jest to, żeby piłka była w sieci, a niestety nam brakło tej jednej bramki, żeby wygrać mecz. Właśnie o co graliście dzisiaj? Bo tak naprawdę mogliście sobie dzisiaj do tym barku przyjechać i rekreacyjnie pograć. Momentami ta wasza gra wyglądała całkiem fajnie, graliście na luzie, zwłaszcza wtedy, kiedy wstrzeliliście tą wyrównującą bramkę. No nie można być minimalistą i powiedzieć, jak już się nie grało mistrzostwo czy o utrzymanie, no to już się jeździ na mecze rekreacyjne i odpuszcza się. Po prostu chcemy grać każdy mecz jak najlepiej, no bo to jest nauka dla każdego z chłopaków. Dzisiaj dwóch juniorów dostało szansę, Hubert w bramce, na prawej obronie Dominik i, no i fajnie, no to są plusy tego, że chłopaki chcą grać i nie boją się tej gry i to jest najważniejsze. No. Oni się uczą grać piłkę, jak będą odpuszczać, no to jest minimalista. Się nic nie nauczą, a każdy mecz jest o te trzy punkty trzeba walczyć. Ta pierwsza połowa całkiem fajnie wyglądała tutaj w wykonaniu pana podopiecznych. Zgadza się, graliśmy otwarcie na trzech napastników, staraliśmy się cokolwiek zrobić szybko skrzydłami. Prowadziliśmy 2-0, no niestety przy stałym fragmencie przespaliśmy błąd, zrobili chłopaki, no i z tego się bramka na 2-1, no a druga bramka, no niestety już brakowało sił niektórym zawodnikom i tak jest. Proszę powiedzieć, jak pan tutaj nastawi chłopaków przed tymi jeszcze bodajże dwoma meczami. Tak, zostaje dwa bardzo ważne mecze. Jadowniki, gdzie będzie bardzo, ale już przynajmniej na Jadowniki mam pełny skład. To już mam zmienników z ławki, nie tak, że mi jeden zawodnik siedzi na ławce i drugi Glinik u siebie. No myślę, że obydwa mecze są bardzo, bardzo ważne.